Cześć, nazywam się Paula, znajdujemy się w stajni Zamek nad Morzem. W dzisiejszym filmie chciałam Ci pokazać, jak prawidłowo wyczyścić kopyta. Pomoże nam koń flamenco. Do czyszczenia kopyt używamy kopystki. Według mnie najlepsza jest taka, która ma szczoteczkę, jest dużo łatwiej wyczyścić kopyto. Zaczynamy od przedniej nogi, musimy być zwróceni w kierunku zadu, plecami do jego łba. Kładziemy rękę na łopatce, zjeżdżamy po całej nodze, delikatnie opierając się o konia. Koń wtedy przerzuci ciężar ciała na drugą stronę, więc będzie mu łatwiej podać nam nogę. I zaczynamy czyścić. Często jest też tak, że koń zabierze nam nogę, dlatego że jest źle ustawiony. Wtedy trzeba po prostu odczekać chwilkę i złapać ją jeszcze raz. Jeżeli mamy wyczyszczone kopyto, ale koń sam nam wyrwał nogę, również musimy wziąć ją jeszcze raz, żeby koń nie uczył się, że może wyrywać nam nogę w każdym momencie, kiedy ma na to ochotę. Najważniejszym miejscem w czyszczeniu kopyt jest rowek przystrzałkowy, który znajduje się w tym i w tym miejscu. Tu bardzo często chowają się kamienie, które powodują podbicia i kulawizny. Chowa się tu również duża warstwa błota i piachu, który trzeba czyścić. Czyścimy rowki, czyścimy delikatnie strzałkę i na koniec omiatamy wszystko szczoteczką. I bardzo delikatnie odkładamy nogę konia. Czyszcząc tylne kopyto, musimy położyć rękę na zadzie, podejść jak najbliżej nogi i powoli zjeżdżając od tyłu nogi konia. Łapiemy za pęcinę, wyciągamy, możemy sobie ułatwić i troszeczkę przytrzymać swoim kolanem. I tak samo czyścimy jak przy przednich kopytach. Odkładamy delikatnie. Pamiętamy, żeby ręka nie szła od przodu nogi, bo koń podnosząc nogę może nam przykleszczyć naszą rękę. Oprócz codziennego czyszczenia kopyt musimy pamiętać również o tym, że trzeba je myć raz na jakiś czas. Jeśli tego wymagają, smarować preparatami do kopyt. Niezbędne są również wizyty kowala, które powinny się odbywać co 6 do 8 tygodni. Jeśli podobał Ci się mój dzisiejszy filmik, daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Do zobaczenia!